Dadzia Hao. Witam w kolejnym odcinku dotyczącym zagadnień biznesowych. Dzisiaj będziemy się zajmować różnicami w kulturze biznesowej. Zaczynamy. Ten odcinek będzie miał charakter ogólny, dlatego że najpierw musimy sobie trochę przerobić sprawy ogólne, aby przejść do szczegółów. W tej serii będziemy się zajmować szczegółami, będziemy zgłębiać tajniki prowadzenia biznesu z Chinami, w Chinach i z Chińczykami, ale ten odcinek jeszcze pozostanie w tej sferze takiej bardziej ogólnej. Ale żeby już nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Różnice w kulturze biznesowej. Negocjacje z chińskim partnerem biznesowym znacznie różnią się od negocjacji z partnerami na zachodzie, z partnerami, do których już jesteśmy przyzwyczajeni i kulturowo, i językowo, a niewiedza związana z tymi różnicami może zniweczyć nasze wszelkie plany dotyczące biznesów, dotyczące różnych zagadnień, spraw, tematów okołobiznesowych, które zamierzamy w Chinach przedsięwziąć. Świadomość różnic kulturowych pomoże nam osiągnąć nasz cel, uniknąć kłopotów oraz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i czasu podczas robienia interesów w Chinach. Podczas naszej pracy zorientowaliśmy się, czy też wyodrębniliśmy 6 podstawowych różnic, które zaraz wymienię, do których zaraz przejdę. Pierwsza różnica kulturowa w biznesie dotyczy czasu potrzebnego na załatwienie danej rzeczy w Chinach. Różnica polega na tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni na zachodzie do szybkiego załatwiania spraw. Jeden e-mail, jeden telefon, wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak lub nie, taka cena, nie taka cena, pasuje, nie pasuje, idziemy do przodu, załatwiamy sprawę, planujemy krótkoterminowo, nie zastanawiamy się nad długoterminową inwestycją. Oczywiście tutaj troszeczkę trywializuję, ponieważ są duże firmy z wieloletnimi strategiami, ale tutaj w tym konkretnym przypadku skupiam się na konkretnej sprawie, tak, na konkretnym etapie, konkretnym zakupie, konkretnej sprzedaży, konkretnym imporcie, eksporcie, tak. Nie mówię tutaj o długofalowej strategii jakiejś firmy, prawda? Chodzi o konkretny kontakt biznesowy. Z Chińczykami sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wszystko lubi się z różnych powodów rozwlekać. Nie da się załatwić sprawy błyskawicznie, nie da się wysłać jednego maila, otrzymać odpowiedź i uznać sprawę za zamkniętą. Należy różne szczegóły dogadywać osobno. Również negocjacje, same negocjacje biznesowe, rozmowy trwają bardzo długo. O rozmowie z Chińczykami przy stole będzie inny odcinek. W każdym razie perspektywa i czasu, jaką mają Chińczycy, a my, jest zupełnie inna. Także warto uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli rozmawiamy i te rozmowy jakby nie posuwają się według naszego mniemania do przodu, nie oznacza to, że według Chińczyków również tak jest. Chińczycy kładą również nacisk na budowę relacji, a wiadomo, że nie można się z kimś zaprzyjaźnić z dnia na dzień. Można się w kimś zakochać od pierwszego wejrzenia, ale nie można się z kimś szybko zaprzyjaźnić, dlatego tutaj ta perspektywa czasu jest istotna, warto być cierpliwym. A propos załatwiania sprawy przez e-mail, i tutaj przechodzimy do drugiej różnicy w kulturze biznesowej. Chińczycy wydają się nie być do końca przekonani do korzystania z wiadomości e-mail, z wysyłania wiadomości elektronicznych. Znacznie bardziej preferują rozmowy telefoniczne, a już najbardziej twarzą w twarz. A to właśnie dlatego, że znowu, widząc kogoś, są w stanie jakby ocenić podejście, ocenić profesjonalizm, ocenić ton głosu, zaangażowanie. Poza tym obecność na żywo fizycznie danej osoby, powiedzmy w Chinach, w biurze chińskiego partnera, wskazuje na to, że traktujemy sprawę nad wyraz poważnie, tak? Ponieważ wydaliśmy pieniądze, żeby się do Chin dostać i tak dalej. Więc często zdarza się tak, że wysyłane maile trafiają jakby groch o ścianę, tak? Jest takie powiedzenie, grochem o ścianę, nie otrzymujemy odpowiedzi i jest to dla polskich przedsiębiorców duży kłopot, ponieważ nieotrzymywanie odpowiedzi uznają za brak zainteresowania nawiązaniem współpracy biznesowej, a to nie jest zwykle prawdą. Oczywiście Chińczycy na wszelkich wizytówkach, na stronach internetowych podają e-mail kontaktowy, ale korzystają z tych e-maili tylko, żeby przesyłać dokumenty, tak? Jeżeli na przykład negocjujemy na odległość umowę, czy ma jakaś specyfikacja towaru, wysyłamy sobie te dokumenty elektronicznie. Już wiadomo, tutaj nikt nie będzie wysyłał niczego pocztą albo przywoził osobiście. Także to poczta elektroniczna służy właśnie do tego, natomiast nie służy do rozmów i negocjacji. Innym jeszcze elementem tutaj jest fakt, że jeżeli coś zostanie napisane, to o wiele łatwiej się do tego później odnosić i chwytać za słówka, prawda? Chińczycy tego nie lubią. Chińczycy lubią zostawiać dużo niedopowiedzeń, lubią sobie zostawiać pole, aby móc się wycofać lub móc przypuścić jakiś atak negocjacyjny, prawda? Jeżeli coś zostało napisane, to my możemy później wziąć ten e-mail i powiedzieć: hej, słuchaj, tutaj tak napisałeś, dlaczego teraz się z tego wycofujesz? Natomiast jeżeli Chińczyk czegoś takiego nie napisał, to jest mu później łatwiej wymanewrować w rozmowie, jeżeli zmieni zdanie, tak? To jest ważny aspekt tego problemu. Oczywiście kolejna sprawa, nie mówimy tutaj o kontaktach przez Alibabę. Bardzo wielu przedsiębiorców pierwsze kroki związane z Chinami właśnie stawia poprzez Alibabę, czyli wyszukują sobie dostawców produktów, kiedy chcą coś importować właśnie na tym portalu i tam oczywiście firmy specjalizują się, to są najczęściej pośrednicy, a nie bezpośrednio sprzedawcy. Oni się specjalizują w tym, żeby mailowo się komunikować, dlatego tutaj jakby ten odbiór może być inny. Nie o tym mowa. Mowa tutaj o poważnych rozmowach między przedsiębiorcami, do których dochodzi osobiście na spotkaniach biznesowych, spotkaniach B2B. Przy okazji odsyłam do naszego nagrania dotyczącego B2B, rozmów B2B. Okay? Kolejnym punktem jest różnica w komunikacji, to znaczy to, jak mówią Chińczycy, co mówią Chińczycy i jak my mówimy, co my mówimy. Poziomy, powiedzmy, abstrakcji, poziomy rozumienia żartów, poziomy, po prostu różnica tak naprawdę językowa, a nie do końca kulturowa, sprawia dużo problemów. Dlatego zachęcamy i polecamy wszystkim przedsiębiorcom, nawet tym, którzy mówią dobrze po angielsku, bo Chińczycy coraz lepiej po angielsku mówią, aby korzystali z usług tłumaczy języka chińskiego, ponieważ tłumacze często pomagają tłumaczyć kulturowo to, co przedsiębiorca chciał powiedzieć. Niejednokrotnie widzieliśmy sytuacje, w których szef dużej polskiej firmy zażartował, natomiast ten żart nie mógł być bezpośrednio przetłumaczony na język chiński i przekazany przedstawicielowi chińskiej firmy czy chińskiemu szefowi, dlatego że mógłby być uznany za obraźliwy. Tłumacz jest w stanie wybrnąć z takiej sytuacji i przetłumaczyć w inny sposób, tak aby dana wiadomość, dany komunikat miał charakter właśnie żartu, natomiast nie był on dosłownym tłumaczeniem tego, co powiedział, nieświadom jakichś tam relacji kulturowych szef polskiej firmy. Natomiast jeżeli szef polskiej firmy powiedziałby to po angielsku do Chińczyka, który rozumie angielski, no popełniłby faux pas i i koniec. I zaczynamy budować tą relację od nowa, ponieważ chiński przedstawiciel, Chińczycy są dość wrażliwi na punkcie różnych niuansów, o których nie chciałbym tu teraz mówić. I w ten sposób przechodzimy do kolejnego punktu, to znaczy rozmowy biznesowe, czy w ogóle rozmowy i kontakty z Chińczykami, z chińskimi partnerami nie muszą zawsze i wyłącznie dotyczyć spraw związanych z konkretnym zagadnieniem biznesowym. Bardzo często Chińczycy lubią sobie porozmawiać o różnych innych aspektach życia, a to dlatego, żeby znowu poznać drugą stronę, zrozumieć jakby jej, to po angielsku się fajnie nazywa background, czyli jej pochodzenie, tło, skąd ona jest, czym się zajmuje i tak dalej. To jest ważne dla Chińczyków, dlatego często organizowane są kolacje, jakieś tam wyjazdy, a to pojedziemy na Wielki Mur, a to zobaczymy terakotową armię, a przy okazji zobaczymy, co możemy wspólnie zrobić w sferze biznesowej. Tak to działa. Często polscy przedsiębiorcy irytują się, że ich czas jest w ten sposób marnowany, ponieważ znowu tu wracamy, zdaje się, do punktu pierwszego, gdzie mówiłem o czasie i o cierpliwości. Oczywiście czas to pieniądz, to jest jedna z podstawowych zasad biznesowych, dlatego kiedy polski przedsiębiorca przyjeżdża do Chin, chce wykorzystać jak najlepiej ten czas, prawda? Natomiast nie zdaje sobie sprawy, że najlepiej wykorzystany czas to niekoniecznie musi być czas wykorzystany na rozmowach o biznesie, to może być czas wykorzystany na pójściu z Chińczykiem zagrać w golfa, tak? Golf jest coraz bardziej popularny, szczególnie tutaj w Pekinie. I to może być akurat jego nowy konik, nowe hobby, więc pójdźmy zagrać z Chińczykiem w golfa. Pójdźmy na kolację, pójdźmy do spa, są różne masaże, odnowa biologiczna, jakieś tam kąpiele i tak dalej. Napijmy się, Chińczycy bardzo lubią podczas rozmów biznesowych napić się swojego alkoholu, który niekoniecznie przypada do gustu nam, no ale czego nie robi się, żeby odnieść sukces w Chinach, tak? Chińczycy również przyjeżdżają, jeżeli chodzi o duży biznes, Chińczycy również lubią przyjechać do Europy, aby spędzić trochę czasu w Europie, odwiedzić firmę polskiego przedsiębiorcy, ale tam również nie prowadzą negocjacji biznesowych, oni lubią robić to na swoim gruncie, także przygotujmy się na to, że jeżeli Chińczycy przyjeżdżają do nas w odwiedziny, to przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć Wieliczkę, zrobić zakupy, kupić sobie trochę bursztynu, tak, żebyśmy ich zabrali też do Pragi przy okazji, no bo wiadomo, dla nich Europa to jest tak jakby ekwiwalent prawie że kraju, to nie... Wielkościowo, obszarowo to Europa i Chiny są bardzo podobne, więc to nie tak, że przyjeżdżają do Polski, zwykle przyjeżdżają do Polski jako pretekst, a później sobie jeszcze jeżdżą po Europie. Bardzo często tak się zdarza. W Europie mamy takie przekonanie, że tutaj wywodzi się to z tej tendencji do równouprawnienia, do traktowania wszystkich tak samo. W Chinach jest troszeczkę inaczej, tutaj liczy się bardzo hierarchia, dlatego chiński kontrahent będzie o wiele bardziej skłonny do rozmowy z przedstawicielami naszej firmy, jeżeli to są wysoko postawieni przedstawiciele, dyrektor, prezes, to są osoby, z którymi Chińczycy chcą rozmawiać. Jeżeli wyślemy jakiegoś niżej postawionego w hierarchii pracownika, to przynajmniej na czas jego wyjazdu do Chin na wizytówkach napiszmy mu przynajmniej jakiś dyrektor do spraw importu, tak żeby tam wysoki ten tytuł był. Tak, to jest bardzo ważne. W przeciwnym razie Chińczycy mogą uznać, że nie traktujemy ich firmy jako partnera poważnie, ponieważ wysyłamy kogoś niskiego rangą. Ponadto do Chin dobrze jest przynajmniej raz, jeżeli robimy poważne i długoterminowe interesy, a tylko takie powinno się robić w Chinach, powinniśmy przyjechać do Chin przynajmniej raz osobiście, aby poznać się osobiście z naszymi partnerami chińskimi. To jest bardzo ważny element długoterminowej współpracy. Zresztą o tym nie trzeba mówić, ponieważ ten element chyba kultury biznesu funkcjonuje wszędzie, nie tylko na linii Chiny, Polska, Chiny, Europa. Ostatnia różnica kultury biznesowej, którą chciałbym dzisiaj omówić, o której chciałbym wspomnieć, polega na umowach i ich ważności oraz podejściu do umów. Podpisanie umowy w Chinach z chińskim partnerem rozpoczyna współpracę, a sama umowa jest dość luźno traktowana. Można w czasie jej trwania ją modyfikować i nie ma w tym nic złego. W przeciwieństwie do naszego podejścia, gdzie podpisanie umowy jest jakby elementem czy etapem kończącym wszelkie negocjacje, po podpisaniu umowy następuje wykonanie danego biznesu, tak? Czyli zakupu, importu, sprzedaży, produkcji, już nieistotne o czym teraz, czego dotyczy, prawda? W Chinach jest zupełnie inaczej. Umowa jest pretekstem do dalszej współpracy, pretekstem do dalszych negocjacji. To jest jakby tylko taka podkładka, podstawa, wyrażenie intencji. O, to będzie najlepsze słowo. Zatem musimy pamiętać, że umowa w Chinach jest, nie chcę użyć słowa znacznie mniej warta niż umowa na Zachodzie, ponieważ umowy podpisywane w Chinach również mają wartość prawną, tak, są chronione prawem, ale o tym to zupełnie inny jeszcze odcinek będzie. Wyżej opisane punkty, różnice w kulturze biznesowej są, jak już wcześniej na początku wspomniałem, bardzo podstawowe. Każda z nich oraz wiele innych różnic zostaną jeszcze na tym naszym kanale tutaj omówione. W miarę jak pozwala na to czas, będziemy zajmować się kolejnymi, bardziej szczegółowymi elementami. Niemniej jednak poznanie i zrozumienie tych podstawowych zasad gry, tych podstawowych różnic w kulturze biznesu są bardzo istotne po to, żeby nie ponieść porażki na chińskim rynku. Także zachęcam wszystkich do zapoznania się, zachęcam wszystkich do stosowania się do tych reguł. Nie są to koniecznie reguły gry, którymi chcielibyśmy grać. Wolelibyśmy, aby wszystko było bardziej jasne i przejrzyste, klarowne, tak? A to A, B to B, czarne jest czarne, a białe jest białe. Niestety zupełnie inaczej wygląda kultura azjatycka, chińska. Wszystko tutaj jest jakby bardziej płynne, bardziej holistyczne, prawda? Tutaj bardziej się traktuje społeczeństwo, jednostkę, system, organizm jako coś bardziej wartościowego niż indywidualną jednostkę czy wyjątek z systemu, tak? Pewien trybik jest znacznie mniej wart niż cały system. No dobrze. Żeby już nie przedłużać, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przyda Wam się. Zapraszamy jak zwykle do komentowania, do subskrypcji naszego kanału. Zadawajcie kolejne pytania. Zapraszam również do kontaktu, jeżeli szukacie pomocy tłumaczeniowej, konsultingowej związanej z Chinami. To tyle. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. 保持联系，再见。